Adam, na co dzień mieszkasz w Sawigudzie. Mieszkańcy Tomaszkowa mogą Ciebie nie znać. Co chciałbyś o sobie powiedzieć mieszkańcom Tomaszkowa, żeby jakoś przybliżyć im Twoją postać? To bo ja na przykład, jak gdybym ja miała powiedzieć o Tobie, to bym powiedziała, że Ty jesteś takim mężczyzną, których wcale nie ma dużo na tym świecie, który po prostu potrafi rozmawiać z każdym. Ja całą swoją pracę opieram na relacjach. I całe to oparcie na relacjach jest jeszcze dodatkowo podbudowane tym, że mogę robić w życiu tylko to, co chcę robić. Nic innego mi nie wychodzi. Jeżeli poczułem to, że chcę być radnym w Tomaszkowie, to znaczy, że mam do tego gdzieś tam wewnętrzną misję i ją realizuję w ten sposób. Potrafię nawiązywać relacje z ludźmi. Czyli to jest taka u Ciebie opowieść też o wartościach, że wychodzi mi to, co jest zgodne z moimi wartościami, tak? Tylko tak pracuję przez ostatnie lata. Okej. Okay. To jest też dla mnie ważne, bo jak wiesz pewnie, bo też się znamy, dla mnie autentyczność jest strzelnie ważna. I to, że Ty wchodząc do Rady Gminy i w ogóle do polityki, nawet tej lokalnej, możesz wprowadzić ten taki pierwiastek autentyczności, to jest dla mnie szalenie ważne. Bo ta spójność z wartościami, ta autentyczność, to jest coś, co w naszej polityce i tej wysokiej, ale często tej nawet lokalnej bardzo brakuje. Tak, ja mam ochotę na całej swojej, z całej swojej przestrzeni takiej wewnętrznej trochę odkłamać tę politykę. Trochę wnieść tam takiej miękkości, takiego zrozumienia i wysłuchania. Wychodzę z taką inicjatywą, żeby oddać kawałek siebie w tych wyborach i w tej pracy na tej najbliższej kadencji, bo to, na co chcę postawić, to rozmowy z ludźmi. I rozmowy o potrzebach, rozmowy o kolejności realizowanych projektów. To dosyć jest takie ciekawe, bo zwykle osoby, które kandydują, mają wizję. A tak jak ja słyszę, to ty mówisz, ja nie mam wizji na Tomaszkową, bo ja tam nie mieszkam. Ja mam wizję, żeby zrealizować wizję mieszkańców. Tak, ja mam coś zdecydowanie, uważam, większego niż ten plan wyborczy, niż chęć zrealizowania chodników, ulic. Jak słyszę o takich pomysłach, to trochę się zatrzymuję w tym i mówię, Adam, możesz zrobić to tak, że najpierw tych ludzi posłuchasz, a potem coś zaczniesz realizować. Czyli priorytety, chciałbyś, żeby te priorytety były ustalane przez mieszkańców? Zdecydowanie. Adam, powiedz mi, nie będziemy tego chcieli.